Dobry wieczór Państwu, witamy w Wałżyca. Niektórzy zastanawiają się, skąd się wzięła nazwa Wałżyce. Spróbujemy to Państwu wytłumaczyć, ale najpierw muszę poczekać na swoich kolegów, bo jak zwykle się spóźniają. Cześć Alan, widzę, że jesteś punktualnie. A ich jeszcze nie ma. No właśnie, ludzie już są. Dobry wieczór wszystkim, a ich nie ma. Może gdzieś tu się pamiętają. Zawołajmy ich. Oskar! Natalia! Klaudia! Chodźcie tu! Oskar! Klaudia! Natalia! Jesteśmy! Już. Co się stało? Jak to się stało? Jak? Ludzie już są, miasta nie ma. Miasta nie ma, rozumiecie? No to zbudujmy to miasto. Łatwo powiedzieć, tu jest Bełk, tu jest Bełk. To może Przyżyce? Trochę ich mamy, mamy widły. Jakie widły? Widłowy układ Ciemniaki, ulica Lubelska, ulica Kazimierska, ulica Krakowska, widłowy układ miasta Gamonie. Kują! Musimy ustalić jakiś środek i ustalić, gdzie będzie rynek. Może być tutaj? Nie tutaj. Przyżyce! Nie, co oni robią? Nie, no co oni robić? I przywileje, którymi dzięki Twojej szczodrości będziemy się cieszyć i radować. Uniżenie prosim, ufni w Twoją łaskawość, składamy pokłon Waszej królewskiej mości. W imię Pana Amen. Dla wiecznej pamięci. Gdy w życiu ludzkim nic godniejszego pamięć mieć nie może, potrzeba wymaga dzieła ludzkie śladami i pisma, stwierdzeniem świadków unieśmiertelnić, żeby z czasem zapomnienie nie poszły. Przeto my, Władysław z Bożej łaski, król Polski, niemiej ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i litewskiej. Najwyższy książę pomorskiej i ruskiej, pan i dziedzic, oznajmujemy niniejszym, iż na pokorne i liczne prośby wielomożnych Jana Wojewody Krakowskiego i Spytka braci rodzonych z Tarnowa, dziedziców w granicach wiosek, czyli dóbr, to jest w Krężnicy i Bełżycach. W ziemi naszej leżących w stosownym dla nich miejscu, które sobie obrali. Miasto założyć pozwoliliśmy i łaskawie przez przeodrobliwość naszym niniejszym pozwalamy. Pokornie dziękujemy Waszej Królewskiej Mości. Ze swej strony będziemy dbać o tę możność i będziemy dążyć do dalszego rozkwitu. Tak więc, Szanowni Państwo, przywilejem króla Władysława Jagiełło z 1417 roku Bełżyce otrzymały prawa miejskie. Przez te minione 600 lat Bełżyce przechodziły różną kolej losu. Te radosne, jak i smutne. Wojny, najazdy, pożary.
Te zdarzenia chcemy Państwu pokrótce przedstawić. Zapraszamy na podróż przez czasy do wnętrza Bełżyckiego otwartego zamku. Zapraszamy do środka. Dzień dobry. Zapraszamy. Zapraszamy. Proszę Państwa, uważnie. Ostrożnie na schodach chodzić. Ostrożnie, tu są poręcznie. Ostrożnie na schodach! Witamy, zapraszamy! Zapraszamy do zamku w piwnicy. Zapraszam. Zapraszamy na dziedziniec. Otworzyć wrota. Nie ma 360. Witam szanownych Państwa. Przed Wami królowa Zofia Zolka Holszańska z herbu Hippo Centaurus. Słuszmy pokłon jej wysokości. Witajcie poddani. Kraj potrzebuje prawdziwego króla. Mężnego, inteligentnego, hojnego, czułego, mądrego, który zadba o cały swój kraj. To jest ten dzień, kiedy nasz kraj będzie miał prawdziwego króla. Ale któż nim będzie? Wiem. Zlecę to zadanie Pileckiemu i Kurowskiemu. Posłać po nich. Też i ty. Znaleźć ich. Witajcie, wielmożna pani Jom Kurowski. Rad jestem z tego zaproszenia. Witajcie, panowie. Kraj potrzebuje króla. Zrobimy obrady w Bełżycach. Zbierzcie całą magnaterię. Bełżycką, nałęczowską, małopolską, wielkopolską, matczyńską, krężnicką i wszystkie inne. Szybko. Nałęczowska! Wielkopolska!
Rozpocząć obrady. To ja zaproponowałabym Dariusza figurę. Nie! On ma za dużo na głowie. Wiem, Mapet. On jest kreatywny. Mapet śpi całymi dniami. Ja proponuję Buksińskiego. Nie, Buksińskiego. Korona mu z łysiny spadnie. A może Matuszek lub Jóźwik? Nie. Toż to bzdura. Ja proponuję Zgieta. On ma szybkiego konia Harleya. Zgieta. Cały czas jest na maratonach. W takim razie Kasprzak. Nie, no, on jest za wolny. On jest za wolny i by nas wszystkich zagadał. Któż to będzie? Któż to będzie? Wiem. Przecież ja mam syna. Kazimierz. Nawet dostojnie brzmi. Kazik. Kazik, gdzie jesteś? Kazimierz. Kazik, no chodź, będziesz królem. Kazimierz. Kazimierz, nie chowaj się, będziesz królem. Chodź. Kazik, nie martw się, ja wszystko załatwię. Chodź. Tak, siadaj. Ogarnijcie go trochę. Metropolita. Kazimierzu Jagiellończyku, czy chcesz królestwem przekazanym ci przez Boga wedle sprawiedliwości osób służyć i bronić go? Tak, służyć chcę. Czy przysięgasz, że będziesz bronił, przestrzegał pokoju wśród dysydentów i w żadnym wypadku nie dopuścisz, by z powodu religii ktokolwiek był uciskany? Czy przysięgasz? Zapraszam cię na króla Polski. Kazimierz Jagiellończyk! Jeszcze jest król! Jeszcze jest król! Jeszcze jest król! Jeszcze! Moja krew, mój syn! Chodź, Kazimierz. Król złoty! Cztery pokłony dla ciebie. Zapraszam na górę na ucztę. Dobra, już po koronacji. Zmęczyłem się trochę, ale no. Już po koronacji. Ty chyba masz serce, żeby coś przekąsić. Zaproponuję królu pieczonego, wspaniałego prosiaka. Ale zanim go napoczniesz, to napocznie go Wojtek Fujara, zwycięzca zawodu polowania. Prowadzisz prosiaka, zawołać Fujarę. Śmiaszcie, mi od dzisiaj wiadomo, że bełżyckie, że okolicy mieszkańcy spod Bełżyc nazywają Bełżycoków bełżyckimi Fujarami. Jak to było i skąd się to wziął, nie każdy wie. Ale ja wiem, bo mój dziadek, co był furmanem, jaśnie panu, woził mi tą historię opowiedzieć. Przepraszam państwa, ale w takim towarzystwie to szlachectwo nie wchodzi, a chamstwo ucieka. Wojtku, jest jeden warunek. Tak jak ty go napoczniesz, tak ja napocznę ciebie. Jak obetniesz mu nogę, tak ja tobie obetnę nogę. Jak obetniesz mu ucho, tak ja tobie obetnę ucho.
jak obetniesz mu ogon, tak ja tobie obetnę ogon. Proszę, zemstuj się! Już mam! Nawet smaczny złoty. Proszę jeść. Już go napocząłem. No takiego... Nawet trochę mogę napocząć. A gdzie taki dziecię paździorowo? Jak to dokąd? Krowę okadzić. Tylko uważajcie tam z ogniem. Dobrze, dobrze. No takiego obrotu sprawy to nikt się nie spodziwał. Taki się śmiech zrobił i oklaski dla Wojtka, że ze złości jaśnie pan dziedzic zaklun i powiedział. A kto był dziecko fujaro? I w okazaniu mądrości dla Wojtka fujeryty na domu ślechectwo. Wiele, wiele lat minęło od tamtej pory, ale to zasyte powiedzenie ostało. I dziś w okolicy mieszkańcy nazywają Bełżycoków bełżyckimi fujerami. Ci wprawdzie strasznie się za to obrażają, ale prawdę mówiąc, tu nie mają o co. Bo ja bełżycko fujara i wy je bełżycko fujara. Wszyscy mnie bełżyckie fujary. Ale ulga! Tyle dobytku zostało zniszczone. Tragedia. Musimy coś wymyślić, aby to nam się więcej nie przydarzyło. Ale co, panie Klarner? Założymy straż ogniową. Hurra! 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 Thank you.
Witajcie w moim zamku. Wow! Zapraszam was na bal. Wow! Służba! Od kiedy on... Cisza! Muzyka, światła! I przynieście jedzenie. I zgaście lampy. I zbiegajcie się tu, ale szybciej. Idealnie. Tańczcie. Uwielbiam tańczyć. Ja nie umiem. Ja nie chcę. A co mnie to obchodzi? Ja lubię tańczyć. Chcę do domu. Nigdzie nie idziesz. Puśćmy muzykę. Wypuśćcie mnie stąd! Nigdzie nie idziesz! Tańcz, albo wtrącę cię do lochu! Czeka na mnie narzeczona! To poczeka! Ale ja ją kocham! To pokochasz mnie! Nie! Zobaczysz, że pokochasz! Wypuść mnie! Nie możesz nas tu trzymać! Właśnie, że mogę! Bawmy się! Puśćmy muzykę! Co to ma znaczyć? Bal potrwa 3 tygodnie. Cudownie! Uwielbiam bale. Musimy zatańczyć. Chcę do domu. Nie trzymaj nas tutaj. Mogę. Tańczmy, tańczmy. Musimy tańczyć. Cisza! Nigdzie nie idziecie. Tańczcie. Yeah.
stał kiedyś zamek, który twierdzą nie zdobył. To był potężny mury, czarna kosa stalu, kłute drzwi, w guziku wielka zbrojna moc. Strzegła zamku dzień i noc, by żaden nieproszony człowiek przez bramy nie. Nie, nie mógł przejść! Stał kiedyś zamek, który twierdzą nie zdobył. Potężne mury, czarna fosa stalu, kute drzwi, w guziku wielka zbrojna moc. Strzegła zamku dzień i noc, by żaden nieproszony człowiek przez bramy nie. Nie, nie mógł przejść! W Bełżycach żyła i rządziła gałęzowska Ewa. Na chruszczym balet zapraszała, każdy tańczyć miał. Na naszym zamku królem też, jak jelończyka wygrał zjazd. Wojtek